Dzień dobry panowie, z tej strony Mateusz, jestem liderem Stowarzyszenia Patriarchat i ze mną dzisiaj jest Artur. Cześć Artur. Cześć Mateusz. Artur jest jednym tutaj z naszych, jest z Tarnowa. Bardzo mi się podoba to, że Artur mnie tak ciśnie do wielu tutaj rzeczy w Patriarchacie, żebym robił, pilnuje mnie, pyta się jak tam postępy, więc bardzo się cieszę, że tutaj właśnie jest ten filmik. W większości powiem jest do ciebie, ale absolutnie też do was, tym wszystkim chcę to powiedzieć. No właśnie, tytuł tego filmiku ostatnie opóźnienie. Że już nie będzie więcej, już zaraz zaczynam, już mieliśmy w lutym, już mieliśmy zacząć, ja to mówiłem, ale znowu coś mi się, jedna rzecz pojawiła, ale obiecuję, że to jest ostatnia rzecz, nawet jak nowa rzecz mi się pojawi, jakaś w głowie, jak coś wymyślę, to już pójdę tym starym torem i ten nowy już będę doprowadzał, ale to już ostatnia rzecz. Bo znowu wpadłem na coś, co mi znowu trochę przetasowało myślenie. Co znowu sprawiło, że trochę zmieniłem pogląd na to, jak to pewne rzeczy wyglądają. Jeszcze bardziej ułagodziło mi pewną myśl, pewną drogę. I jeszcze lepiej złapałem ostrość na pewne rzeczy, jak się działo. Wiesz, jest ta scena w Matrixie, dwie sceny. Pierwsza, jak Neo wraca do Matrixa. I on tam... Wiesz, co całe życie tam żył, ale nagle wie, że już to jest wszystko co innego. I już tam tak się rozgląda, tak jedzie tym samochodem i kompletnie inaczej patrzy na to wszystko. I ja tak miałem, jeżeli chodzi o socjalizm, feminizm, lewicę. Wiedziałem, że to jest. Widziałem na reklamach te wszystkie lewicowe wstawki, socjalizmy, promowanie kobiet kosztem mężczyzn. No, ale widziałem to tylko. No, a jest ta druga scena, kolejna w Matrixie, tam pod sam koniec, gdzie Neo nagle rozumie, że wstaje i widzi kod. I już wszystko wie, co się dzieje. I już nic mu nie można zrobić. I on, bądź zrozumiał wtedy. Wcześniej wiedział, a potem zrozumiał. Ja miałem właśnie niedawno taką znowu zrozumienie. I bo wróciłem pamięcią do tego, jeszcze kiedyś słyszałem, znowu na to trafiłem i znowu otworzyło mi to kolejny jakby taki horyzont. Znaczy, ciężko powiedzieć, że otworzyło horyzont. Jeszcze bardziej pokazało, o co chodzi. Jeszcze bardziej zoptymalizowało problem. Już przestałem widzieć lewicowość, socjalizm, a zacząłem widzieć egalitaryzm. Egalitaryzm jako taki etos, który istnieje w człowieku. No i siadłem i zacząłem pisać takie dzieło, które już wcześniej trochę pisałem, ale teraz je trochę przeredagowałem. Jeszcze tego dzieła nie będzie publicznie, ale jak zaczniemy, to będzie. Jako taka nasza księga z tymi rzeczami, które... Skąd się wzięliśmy, co robimy, co chcemy robić, jakie są nasze prawa, wszystko to będzie w jednym takim piśmie. Bo chciałbym, żebyśmy mieli taką doktrynę. Powiedziano dokładnie co, gdzie, jak, co, jak wygląda, żeby był jeden dokument, do którego można rozbudowywać i się do niego przyczepić jak coś. Bo wiki fajne jest, ale to bardziej zacząłem traktować jak jakiś zbiornik myśli. Ja tam wrzucam różne rzeczy, żeby było, jako taki backup tego wszystkiego. Więc tak, wiki spoko, ale... Ale ta jedna książka chciałbym, żeby taka była. Nie, że żeby jak coś jest w niej napisane, to mamy się tego trzymać. A jak nie ma, to albo trzeba dopisać, ale wiecie, nie łamiecie prawa, jak tego tam nie ma. Żeby było jasne, jedno pismo, z którym siedzimy i z którego możemy egzekwować, z którego możemy się uczyć i jak tam coś jest, to już się należy tego trzymać, a jak tak nie ma, to może trzeba dopisać. Ale nie będzie problemu, jak czegoś tam nie ma napisane, to nie będzie do nikogo pretensji, że czegoś nie przestrzegał. No bo jednak chcemy stworzyć jakąś nową kulturę, nową społeczność, więc coś musimy nowego zaproponować. No i co to był? To był taki filmik, który już dawno temu widziałem, który opowiadał o Bushmenach. Oni się nazywają Juhuasi. Tak, oni mają taki... Tak jak mamy E albo Y, to oni dodatkowo mają taki dźwięk, który po prostu używają. No wiem. No tak. No ja nie wiedziałem. No i właśnie polska nazwa to są tych Juhuasi, to są Bushmeni. Lub no potentosi. Potentoci chyba. To chyba co innego. Wiesz, tam no wiesz. Kilka jak ty.
co teren województwa, to inna jakaś wioska, która ma kompletnie inną religię, język i pochodzenie. No i więc to już czytam z tej książki, co będzie. Księgi. Społeczeństwo łowców zbieraczy żyjące na północnych terenach Republiki Południowej Afryki nazywa się Juhoansi, Bushmeni. Zbierackie społeczności są zazwyczaj wysoce egalitarne, natomiast Bushmeni są zaciekle egalitarni. Nie ma żadnej hierarchii. Wiek nie daje nikomu żadnej władzy. Płeć nie daje nikomu żadnej władzy. Jest to społeczeństwo niesamowicie otwarte i tolerancyjne. Aby utrzymać taki stan rzeczy, spośród Bushmenów istnieje bardzo swobodna wymiana dóbr. Bushmeni opisują swoje środowisko jako rodzaj ciągłego przepływu, dawania i brania. Prawie każdy ma prawo poprosić kogokolwiek innego o udział w tym, co ma. Odrzucenie takiej prośby, obojętnie jakie byłyby to okoliczności, jest uważane za wyjątkowo niegrzeczne. Możesz poprosić każdą osobę o jedzenie, przedmiot, narzędzie, zabawkę i prawie zawsze to otrzymasz. Zatrzymuje to stworzenie wszelkiego rodzaju autorytetu i umożliwia to bardzo równomierny i bardzo szybki przepływ żywności i zasobów przez społeczeństwo. Bushmeni nie narzucają dzieciom niczego na siłę, ale zdają sobie sprawę z istnienia pewnego szczególnego instynktu, nie wśród kobiet, ale wśród mężczyzn. Młodzi mężczyźni, którzy udają się na polowanie i przywiozą ze sobą swoje pierwsze duże zwierzę, pysznią się i popisują, co potencjalnie grozi to zachwianiem ich egalitarnej równowagi, która sprawia, że społeczeństwo funkcjonuje. Zamiast chwalić udanego myśliwego, kpią z niego. Pojawia się ktoś, kto zabił żyrafę, co jest czymś wielkim i wystarcza, by wykarmić wszystkich na długi czas. Odbywa się wtedy festiwal upokarzania i zniewagi, a od młodego myśliwego oczekuje się zachowania z wielką pokorą. Bushmeni zaczynają mówić: ach, ta żyrafa, trochę chuda żyrafa, trochę śmierdzi, jest żylasta, jest niedobra, wcale nie zjej tak dużo, jest ciężko strawna. Jeden ze starszych Bushmenów opisa ten rytuał w taki sposób. Używamy tego, by ułagodzić serca młodych mężczyzn. I pomimo tego, że to jest Afryka, że to jest daleko, że mamy inną technologię, to DNA, szkielet tego stylu zachowania zauważyłem, że mamy wokoło. Bo co mamy? Mamy właśnie upadlanie, mamy poniżanie produktywnych, mamy brak hierarchii, albo chęć, żeby nie było tej hierarchii, mamy redystrybucję dóbr i mamy młodych mężczyzn, którym się to nie podoba i oni są tego największą ofiarą. Pasuje. Pasuje czy nie pasuje? Tak. Pasuje. I ja jak kiedyś wcześniej, no znowu przysiadłem i nagle mi się przytasowały wiele rzeczy. Nagle widzę egalitaryzm. I nagle widzę wszystko. Nagle rozumiem, już nie patrzę się na reklamę i widzę mężczyznę, który jest tam uniżony i kobietę, która jest wywyższona jego kosztem. Nie, widzę egalitaryzm. Widzę, jak widzę socjalizm, to nie widzę redystrybucji, tylko właśnie widzę ten egalitarną dystrybucję. Nie widzę socjalizmu, już widzę egalitaryzm. Nagle te wszystkie rzeczy, które się łączyły ze sobą, tak, oczywiście, bo to, co teraz mówię, raczej trochę jest oczywiste, jak już to się powie. Już wcześniej te widać, że to jest siła, absolutnie, to wszystko działało w jednym tandemie. No, ale właśnie ja może tu trochę odkrywam Amerykę, ale osobiście ten etos egalitarny, no, nagle mi się tutaj wyłania z tego wszystkiego. I zamiast myśleć o tych wielu różnych rzeczach, to widzę tę jedną rzecz. Ten jeden etos egalitarny. Mogę się na tym skupić. I bardzo mi to uprościło myślenie o tym wszystkim. I zobaczyłem to pole, taką oś walki między egalitaryzmem, a coś, co nazywam teraz elityzmem. Elitaryzmem. Jako ta linia, jak może wybrać społeczeństwo, gdzie się postawić na tej linii. I napisałem komentarz do tego właśnie etosu egalitarnego. Właśnie wyciągnąłem to z tej historii. Dopisałem to, co wiedziałem wcześniej. No i wyszło trochę tekstu. Etos egalitarny jest etosem kompletnym. Wszystkie elementy potrzebne do jego utworzenia i podtrzymania.
podział ról, wyczucie swojego miejsca w grupie, wiedza jak się zachować, jest drukowana w ludzkie serca. Etos egalitarny jest jedną z dróg, jakie może obrać społeczność, aby przeżyć na świecie i jest to jedna z najpopularniejszych i najpowszechniejszych dróg. Etos egalitarny nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Nie jest ani postępowy, ani uwstrzeczniający. Nie jest nowoczesny, ani tradycyjny. Nie jest narodowy, państwowy, plemienny. Nie jest dobry, ani zły. Jest po prostu jednym z filarów, na którym można oprzeć kulturę i swoje życie. Jest w stanie się utrzymać i swoją egzystencją usprawiedliwić swoją obecność na tym świecie. Jest jedną ze ścieżek życia. Po prostu jest. Etos elitarny i egalitarny nie są w stanie funkcjonować w zgodzie i we współpracy, ponieważ egalitaryzm opiera się na kulturowej pacyfikacji elitarystów i żerowaniu na ich większych niż przeciętna możliwości gromadzenia zasobów. Sytuacja, w której naturalni elitaryści uciekają ze wspólnoty egalitarystów, jest końcem tej wspólnoty, ponieważ ci spacyfikowani elitaryści odpowiadają za większość zysków danej wspólnoty, na której mogą żerować egalitaryści. Doprowadza to do końca społeczności, najpierw przez coraz mniejszy obrót dóbr wewnątrz wspólnoty, a następnie zlikwidowanie wspólnoty przez samą naturalną przewagę elitarnego przeciwnika. Wspólnota elitarna sama załamie się... Wspólnota egalitarna sama załamie się od wewnętrznej konkurencji pomiędzy egalitarystami, którzy ją tworzą, przystosowanymi do konkurencji o zasoby zabrane przez nich. Dlatego osobiste osiągnięcia, nawet takie, z których zysk czerpią inni, są przez egalitarystów zohydzane, ponieważ w odwrotnym przypadku coraz więcej ludzi szłoby drogą sukcesu. W tej drodze znaleźliby się głównie elitaryści, którzy z czasem zorganizowaliby się w elitarnym etosie. Dlatego każde osobiste osiągnięcie musi być w etosie egalitarnym połączone z poniżeniem, aby zabrać zasoby od osoby, która je zdobyła oraz przestrzec innych przed pójściem drogą elitaryzmu. Istnienie sprawnego i świadomego elitarysty jest dla egalitarysty śmiertelnym zagrożeniem, ponieważ nawet mała grupka zorganizowanych elitarystów jest w stanie w bardzo krótkim czasie zdobyć równą pozycję nad o wiele większą grupą egalitarystów, a następnie przewagę. Elitarysta, który osiągnął swój mały sukces, jest też lustrem, w którym egalitarysta może się przejrzeć i zobaczyć wszystkie swoje wady. Zawiść, małoskowość, lenistwo fizyczne i intelektualne. Taka reakcja, nawet ostrzejsza, może się ukazać u naturalnych elitarystów, którzy dali się złamać i dostosowali się do egalitarnego trybu życia. Widzą wszystko, kim mogliby być, ale tyle już zainwestowali w życie w egalitarnym trybie, że zmiana tego byłaby przyznaniem się, że popełnili błąd i ich cały życiowy wysiłek i potencjał został zmarnotrawiony dla podtrzymania egalitarnego koryta. Etos egalitarny ma jednak pewne przewagi nad etosem elitarnym. Najważniejsza, jest wygodny. Nie musi się przejmować przyszłością, planować, ciężko pracować, starać się, wysilać, pilnować, grodzić, odstraszać, bronić, zdobywać, pamiętać. Robisz tyle, żeby przeżyć, a jak ktoś przychodzi, to dajesz mu ile możesz. I ty też możesz zrobić to samo i zabrać temu, kto ma więcej niż potrzebne do przeżycia. Nie jesteś też niebezpieczny, nie jesteś cenny, nie masz nic wartościowego, przez to nie jesteś celem dla innych. Jest to styl życia bez troski, w którym swoją przyszłość wkładasz w ręce szerokiego grona obcych osób. Przez to nie musisz siebie samego obwiniać o wszelkie porażki, a duża liczba różnych ludzi oraz liczność egalitarystów tworzy mniejszą lub większą iluzję bezpieczeństwa. Życie wewnątrz egalitarnego społeczeństwa opiera się na pilnowaniu, aby produkować jak najmniej, a konsumować jak najwięcej, ponieważ produkcja odbywa się kosztem osobistym, a konsumpcja kosztem wspólnym. Jednostki istnieją w stanie ciągłego, mniejszego lub większego wewnętrznego drapieżnictwa. Agresywni egalitaryści specjalizują się w wyszukiwaniu ludzi od siebie zaradniejszych, którzy nie potrafią chronić wystarczająco dobrze swoich zasobów. Wyjaśnia to, dlaczego w egalitarystycznych społeczeństwach istnieje pobłażanie dla przestępców. Są oni sprawnymi, agresywnymi egalitarystami, którzy nie cofają się przed złamaniem zasad, aby zdobyć zasoby dla siebie. Ale swoimi działaniami nie przeciwstawiają się etosowi, i ich postawa nie grozi jego erozją, nie zagrażają istnieniu permisywnego balansu społeczności. Szanuje się ich za zabieranie innych, co jest elementem wspólnego społecznego poniżenia tych, którzy coś osiągnęli. Tolerancja takich zachowań jest spełnianiem egalitarnego obowiązku upadlania lepszych.
egalitarystą. Nieprzychylny jest etos poprawy własnego losu, ale w każdym człowieku drzemie instynkt poprawy swojej pozycji. Każdy chce mieć więcej, lepiej, łatwiej. Jak więc pogodzić polepszanie własnej postawy z etosem, który to ulepszanie szybko zauważy i za to ukaże? To proste. Polepszanie swojej pozycji polega na obniżaniu pozycji innych. Jeżeli moja sytuacja się nie zmieni, ale innych pogorszy, to ja będę mieć lepiej. Jeśli ja jestem na niskiej pozycji, to ściągając innych w dół, będę wyżej. Jeśli ja utrzymuję się na tym samym miejscu, ale inni będą mieli gorzej, to w efekcie moja sytuacja będzie lepsza. W przypadku tych wyraźnie lepszych sprawa jest prosta. Ponieważ wprost odbierają się to, co zdobyli. Ale kiedy różnica pomiędzy przedstawicielami etosu egalitarnego nie jest znaczna, nie można tak postąpić. Wtedy metodą jest tworzenie sytuacji, w których inni egalitarysta sam osłabi swoją pozycję. Daje mu się złe rady. Zachęca go do tego, co będzie dla niego złe w skutkach. Obrzydza mu się wykonywanie czynności, które będą w stanie polepszyć jego życie. Steruje się jego percepcją do tego, aby wykonywał błędy. Konsekwencją takiego stylu życia jest to, że każde miejsce, gdzie dzieje się życie w społeczeństwie, jest wielką planszą, na której cały czas szuka się okazji do ataku. Egalitarysta jest w stanie ciągłej gotowości na to, aby zadać cios, ponieważ to nie on, ale potencjalna ofiara wybiera moment, w którym można ją zaatakować. Egalitaryści żyją w ciągłym napięciu, gotowi wykorzystać każdy moment słabości. Egalitaryści przyklaszczą każdej złej radzie, złemu pomysłowi, złej strategii, złemu zachowaniu. Usprawiedliwią lenistwo, głupotę, brzydotę, krótkowzroczność. Oplują autorytet, radę, praktykę, cierpliwość, pracę, sumienność. Będą tworzyć ofiary, kaleki, łamagi, ciamajdy, niedojdów. Będą sabotować poprawę swojego losu, rozwój osobisty, ulepszenie stylu życia. Będą wewnętrznymi drapieżnikami. I takie różnice między etosem elitarnym a etosem egalitarnym. Etos elitarny – wolność. Etos egalitarny – równość. Etos elitarny – ryzyko i zysk. Etos egalitarny – bezpieczeństwo i pewność. Chwali się za osobiste osiągnięcia, karze się za osobiste osiągnięcia. Dobrze sobie radzi etos elitarny w nieznanym środowisku, a etos egalitarny dobrze sobie radzi w znanym środowisku. Jakość, nie ilość. Ilość, nie jakość. Zaprasza się najlepszych. Zaprasza wszystkich. Własność prywatna. Własność wspólna. Dostarczanie zasobów z zewnątrz. Dzielenie zasobów wewnątrz. Nierówne dzielenie bogactwa. Równe dzielenie biedy. Duże nierówności. Wszyscy mają lepiej. Małe nierówności. Wszyscy mają gorzej. Przejmuje inicjatywę. Czeka na zgodę innych. Ten tekst na razie nie będzie dostępny. No może... Nie no, jak już go przeczytałem, to już dam go w tekście. Okej, okay, dodam go na wiki. No i to przetasowało moje myślenie. I czułem, że nie mogłem jeszcze pójść ze stowarzyszeniem już tak bardziej trochę w świat, dopóki tego nie przemyślę. No ale lepsze wrogiem dobrego, więc mówię, jakieś będę miał kolejne pomysły, to już trudno, to już pójdą na półkę i na później. To mi wystarczy i z tym trzeba zacząć otwierać jeszcze bardziej stowarzyszenie, zacząć zapraszać innych, ponieważ w mężczyznach zbiera się coraz więcej niechęci w stosunku do totalnej wrogości, która jest dzisiaj. A cała cywilizacja jest wynalazkiem elitarnym. Nie ma cywilizacji egalitarnych. Egalitaryzm, tak, u tych Bushmenów to mogło być. Tylko oni żyją w chatkach z ściny. I to dalej nie pójdzie. I to też kiedyś miało sens. Jak miałeś tą żyrafę, trochę musiałeś się nią dzielić. Bo i tak by się zmarnowała. Te kolosalne ilości mięsa. Więc nic dziwnego, że się trochę... Były powody, że to się mogło wytworzyć. Ale właśnie czytałem... Pobrałem sobie taką książkę o tym, jeszcze jakieś artykuły, że teraz jak oni zaczęli mieć tam pieniądze, to się zaczęli wycwaniać. Jak ktoś przychodzi do nich, daj kasy, bo mi brakuje, to oni mówią, o mam tutaj już dałem kuzynowi, to dałem temu, to jeszcze bankowi muszę oddać, bo wziąłem kredyt i tak się wycwaniają. Więc tak jak mówię, etosy egalitarne to są takie... I to strasznie przypomina dom, w którym wszyscy domownicy są na siebie niesamowicie wrodzy. Ale są takie niestety domy i to działa.
Oczywiście mężczyźni, widać wyraźnie z tej historii, są rozsadnikami etosu elitarnego, a kobiety egalitarnego. No ale to już będzie wreszcie tego dzieła, które wszyscy będziecie widzieć, jak je udostępnię. Tak, to wezmę i udostępnię już na naszej wiki. Tylko ten fragment, a reszta to już będzie, jak to dopiszę. Tak, więc to jest, obiecuję, ostatnia obsuwa, żadnych takich wielkich już zmian nie będzie. Mamy praktycznie wszystkie puzzle, układanki już są, trzeba je tylko już jeszcze połączyć kilka tutaj, żeby działało, bo mamy własny czat, mamy własną sieć społecznościową, tylko trzeba jeszcze tam stronę zrobić jakąś wstępną, żeby jak ktoś nie wie kompletnie, o co chodzi, to żeby wiedział o co chodzi. Przypomniał mi się taki dowcip o frameworkach w tych do programowania. Frameworki to są takie no, zbiory funkcji, które dają ci o wiele łatwiej się programuje. O, mamy 16 frameworków. Nie wiadomo co używać. Zróbmy ten 1.17 framework, żeby to był już standard. No, oni robią i 2 lata później. O, mamy 17 frameworków. No właśnie i tak miało być, że ta wiki to miała być takim zlepkiem informacji o manosferze, a wyszło totalnie nowe stowarzyszenie, i które trzeba, teraz trzeba tłumaczyć, co się u nas dzieje. No. Ale więc mam wielkie nadzieję, że to będzie moje ostatnie przepraszam. Będzie moje ostatnie przepraszam i jest duża szansa, że teraz jest bardzo dobry czas na takie promieńskie ruchy. No zawsze można powiedzieć, był zły. No, paradoksalnie, im sytuacja mężczyzn będzie gorsza, tym będzie większe parcie na to, żeby była lepsza. Zatem pamiętajcie, panowie, te czasy, to nie jest tak, że teraz w tym momencie będzie feminizm i on już będzie do końca świata. I trochę mnie to bardzo bawi, jak słyszę te różne feministki, które one jakby jakąś trzecią rzeszę budowały, że wreszcie teraz kobiety zdobyły jakieś prawo i to jest pierwszy raz w historii świata i to już się nigdy nie zmieni. Bzdury! Sytuacje takie, jakie mamy teraz, może się różniły się intensywnością, ale były wiele razy w historii świata i to się kończyło 1000-letnimi patriarchatami. Konfucjusz stworzył swoje dzieła, które potem sprawiały, że tam przez ponad 1000 lat kobietom nogi stopy podwiązywało, to on to usprawiedliwił tym, że wcześniej Chińczycy byli matriarchalni. I tam wprowadził totalny patriarchat. Po prostu Konfucjusz wziął takiego wielkiego X-a na całej płci żeńskiej po prostu dał. Żadnych tam nie było po prostu, żadnej wolności. I dobrze. Tam podobno do jakiegoś już dalszego ucznia Konfucjusza, już tych napisała jakaś wdowa, no tam się nie można było żenić, jak byłaś, mąż umarł, to żadnych więcej małżeństw. I pisze do niego, no, że chciałaby się ożenić znowu, no bo biedna jest i co ma zrobić. I ona dostała oficjalny list od tego pewnie jakiegoś urzędnika państwowego, który jej odpisał. Mała to rzecz umrzeć, a wielka rzecz pohańbić honor swojego pierwszego męża. Tak samo w Korei. Ktoś doszedł do władzy, powiedział, że już dość tych różnych kobiecej swobody, żeby upadek obyczaju, wziął wszystkim za mordę i wprowadził patriarcha. Jest rok 1392. Upada średniowieczne królestwo koreańskie zwane Goryeo. Klasa rządząca nowo powstałej dynastii Joseon lub krócej I zidentyfikowała załamanie obyczajowości kobiet jako jedną z głównych przyczyn chaosu społecznego, który doprowadził do upadku tego królestwa. Przekonanie to doprowadziło znów w ramach starań o zapoczątkowanie nowej ery relacji płci opartych na ideałach neokonfucjańskich do ustanowienia wielu przepisów i zasad regulujących życie kobiet i ich stylu życia. Ponieważ według klasy rządzącej kobiety nie były w stanie samodzielnie prowadzić moralnego i sensownego życia, należało je poddać kontroli w najdrobniejszych szczegółach. Kobiety zaczęły podlegać prawu trzech posłuszeństw. Posłuszeństwa ojcu przed ślubem, posłuszeństwa mężowi po ślubie i posłuszeństwa najstarszemu synowi po śmierci męża. Więc sytuacja taka, że to co my teraz mamy, to by upadniemy, no zawsze to patriarchat jakiś będzie. Albo my go wprowadzimy, albo na naszych trupach muzułmanie go wprowadzą. Nie ma innej opcji. No a ja chcę żyć, ja tu się urodziłem i chciałbym w jakiś sposób, żeby z tą glebą tutaj moja przyszłość była związana.
Biję ją drugi raz i co? Drugi raz ją zgubię? Jest. Drugi raz sobie to kupiłem, bo pierwszą zgubiłem, albo komuś pożyczyłem. No, znalazłem. 52 strona, rozdział 24, upadek Imperium Arabskiego. W pierwszej połowie 9 stulecia Bagdad cieszył się rekordowym rozkwitem i sławą największego oraz najbogatszego miasta ówczesnego świata. Jednak w roku 861 rządzący kalif Al-Mutawakkil został zamordowany przez tureckich najemników, którzy ustanowili wojskową dyktaturę trwającą 30 lat. W tym czasie imperium rozpadło się na rozmaite prowincje i domina, w których każde poczuwało się do niepodległości i dbało o własne interesy. Bagdad, niedawna stolica ogromnego imperium, musiał ograniczyć swoją władzę wyłącznie do samego Iraku. Ten okres to jest jakieś 200 lat po właśnie podbojach Mahometa. A tak cała książka mówi, że mniej więcej imperia trwają 250 lat. Zapiski ówczesnych historyków Bagdadu, tworzone na początku X wieku, przetrwały do naszych czasów. Odnajduje w nich głębokie ubolewanie nad upadkiem, ze szczególnym akcentowaniem obojętności religijnej, narastającego materializmu i rozluźnienia norm moralnych. Znajdujemy w nich także narzekanie na korupcję rządowych urzędników i gromadzenie przez polityków olbrzymich fortun podczas pełnienia swoich funkcji. Historycy gorzko komentują ogromne wpływy, jakie osiągnęli popularni śpiewacy pośród młodych ludzi, które co gorsza skutkowały upadkiem seksualnej moralności. Popowi śpiewacy w Bagdadzie, akompaniowali w swoim erotycznym piosenkom na lutniach, instrumencie przypominającym współczesną gitarę. W drugiej połowie X stulecia rezultatem tego stało się powszechne używanie obscenicznego seksualnego słownictwa, języka, jaki nie był tolerowany w czasach wcześniejszych. Kilku kalifów wydawało prawa zabraniające popowym śpiewakom przebywania w stolicy, jednak ci zawsze po kilku latach wracali. Rastające wpływy kobiet w życiu publicznym również często towarzyszą okresowi schyłkowemu. Późniejsi Rzymianie narzekali, że choć Rzym rządzi światem, to kobiety rządzą Rzymem. W X wieku podobna tendencja była obserwowana w Imperium Arabskim, gdzie kobiety domagały się dostępu do profesji dotychczas zmonopolizowanych przez mężczyzn. Ibn Besam, ówczesny historyk, pisze: co mają wspólnego zawody urzędnika, poborcy podatkowego lub duchowego z kobietami? Przecież te funkcje zawsze były zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Wiele kobiet praktykowało prawo, podczas gdy inne otrzymywały stanowiska profesorskie na uniwersytetach. Istniała agitacja na rzecz nominowania kobiet na sędziów, która jednak nie dała efektów. Wkrótce potem rząd i porządek publiczny upadły, a obcy najeźdźcy najechali kraj. Powstałe w ten sposób zamieszanie i przemoc uczyniły ulice niebezpiecznymi dla kobiet poruszających się bez męskiego towarzystwa. W rezultacie tego wszystkiego ruch feministyczny, który do tego doprowadził, upadł. Dezorganizacja spowodowana militarnym przewrotem i utrata roli imperium spowodowały spustoszenie w gospodarce. W takim momencie należałoby oczekiwać, że wszyscy podwoją wysiłki, aby uchronić kraj od bankructwa, ale nic takiego się nie stało. Zamiast tego w momencie upadku i handlu i kłopotów finansowych, lud Bagdadu ustanowił 5-dniowy tydzień pracy. Jak mężczyźni za bardzo poukładają świat, to mogą tam zacząć pojawiać się rzeczy, które wcześniej w tym świecie musiały bardziej usprawiedliwić swoją obecność. Oraz w momencie, w którym nie trzeba rzeczywiście bronić czegoś fizycznie, to słowa mają znaczenie i łatwiej jest etosowi egalitarnemu, który przede wszystkim zajmuje się tym, żeby już wytworzone dobra redystrybuować. Mężczyźni są rozsadnikami etosu elitarnego, a kobiety egalitarnego, który działa tam, gdzie jest łatwo. A podbić obcy kraj jest łatwo, ale swój to bardzo ciężko. I dlatego właśnie mówię, że ten sukces, ten szczyt, ten biały kolor, to jest właśnie ten kolor chwilowy. Że chyba w patriarchacie nie powinien się skupiać na tworzeniu jakichś wielkich, niesamowitych imperiów. Nie, bo to nie ma sensu, bo to się wszystko rozpadnie. O wiele lepiej jest, żeby każdy tworzył swój mały, osobisty sukces. Ponieważ nic nie jest trwałe na świecie, więc nie warto w tym celu mierzyć. Trzeba mierzyć swoje szczęście i dzięki temu wyproduje się go jak najwięcej.
Także dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, Artur, że to wysłuchałeś. Pilnuj dalej. Nie chcę wam dawać żadnego deadline'u, ale znowu jak mi się to poukłada wszystko w głowie, to jestem pewien, że już będzie mi spokojnie wszystko to robić, co tutaj robię. Co? No ja bym jeszcze na koniec dodał. Dokładnie mnie tutaj przedstawiłeś. Coś o... Właśnie też o kulturze i o tym, jak możemy się motywować. Ostatnio widziałem... No jeszcze jakiś czas temu widziałem taki filmik, w którym właśnie było mówione, że jak była chorągwia husarska, ona szarżowała, to zawsze jeden husarz był bez kopii, on z obnażoną szablą jechał i jechał za tą chorągwią. I jeżeli któryś... Ten za darma to mówił, tak, ten za darma. Tak, jeżeli któryś by zwolnił, no to wtedy miał go ciach. No, tak. Wiadomo co. Tak, i oni się zgadzali, żeby ten ktoś za nim szarżował, tak, sami się motywowali. I propos właśnie kultury, właśnie mowa jest, że niektórzy jak już za dużo, sam mówię, że jak niektórzy za dużo zainwestują, to później im tak głupio się przyznać do błędu, że... No i właśnie dzisiaj jest taka, nie krytykuj, nie mów komuś, że tam coś źle robi. Myślę, że właśnie taką bardziej męską, no często pewnie znaną też na jakichś takich nawet podwórkach było, jest taka zasada, że odklepanie po plecach lepszy kop w dupę. Myślę, tak, że... zgadzam się z tym, że w patriarchacie powinniśmy rozwiązywać sprawy jak najszybciej się da. Kiedy tylko widzisz, że coś jest nie tak, to powinieneś to otwarcie powiedzieć, bo wtedy od razu na samym początku wszystko zostanie rozwiązane i nie nagromadzą się problemy. Tak, ale drugie o tej motywacji. Motywacja, którą dałeś, była trochę negatywna, bo pamiętaj, oni nie szarżowali dlatego, że ktoś im ściął głowę, mimo że się sami na to zgadzali. Oni budowali swoje. I to jest właśnie pytanie, które zadaję mężczyznom. Po co coś robisz? Kiedy ostatnio coś zrobiłeś dla siebie? Kiedy się sobą zająłeś? I dzisiaj mnóstwo mężczyzn kompletnie o sobie zapomniało. Jesteśmy tak przyzwyczajeni od dbania o innych, że zapomnieliśmy dbać o siebie. Tak, nawet jak chcesz zrobić coś dla siebie, tak potrzebujesz kogoś czasami, kto właśnie będzie nad tobą takim stał z batem i... To na pewno, ale obietnica tego, że jak coś zarobisz, to już będzie twoje, tak, to co mówisz ma sens, ale to dopiero potem. Najpierw trzeba dać mężczyznom pozytywną motywację, a potem już możemy za nimi gonić szablo, ale to potem. Więc ja tutaj się będę za takiego. Dokładnie. Tak, już tutaj masz, weź to, no. Trzymaj, no. Tak, okay. Już tu ma, tak, tak, o właśnie, już tu pilnuje. Będziesz pilnował. To... Tak jest, dokładnie. Mam motywację. No negatywną, ale zawsze coś. A jaka pozytywna dla mnie będzie motywacja? No będziesz takim liderem poważnego stowarzyszenia. Bo na razie jest takie raczkujące. Tak. Wiesz, na razie się to rodzi wszystko i tak dalej. Tak, w bólach, lenistwie. Dobra, dziękuję jeszcze raz panowie, tylko patriarchat. Trzymajcie się.